Na ten tył śpieszyć, ale tu jest całkiem przyjemnie. Dużo no. Miejsca. Nad głową też. To teraz będziesz gadał? Czy będziesz... Nie, nic po prostu. O, żadnego gadania. Keep straight on this road. Z tyłu jest podgrzewanie foteli, ale już wentylacji nie. A przydałaby się w taką pogodę i w takim miejscu. Zresztą w Ioniku też z tyłu jest dużo miejsca, bo on no jest... tak, no bo wiesz, to jest rozstaw osi 2900 tak. Coś. I widać, że z tyłu na więc jest... tutaj, wiesz, przy wymiarach zewnętrznych on ma chyba 4,7 metra. Tak, tak. Rozstaw osi 2,9, więc miejsca z tyłu jest po prostu no, brud. Na nogi jest, zobaczysz jakoś... Nad głowę chyba nie ma cudów. Nie, nie jest źle. No, ale też jest okej, okay. Bo tam nie ma okna dachowego, więc mechanizm nie uciął dużo. Ale na nogi to faktycznie jest. A nie patrzyłeś, jakie one mają prześwity? A nie zwróciłem uwagi. Ale obstawiam, że to nie jest jakiś. Ale wiesz, to wyżej 15 wydaje mi się. To nie jest EQC. No chyba 15-16. EQC ma 14, nie, chyba poniżej. EQC ma 11. A no tak, 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 to tak, jest tak, ten, tak. Kurde, jedyny taki, co wygląda jak SUV. Tak, a gorszy prześwit niż ten, tak, niż super samochód jakiś. Tam to trzeba uważać. No jak miałem EQC w teście, to jak są te takie wyniesione przejścia dla pieszych, no, to parę razy zaszorował tak. Ale
już EQA ma chyba 17. Tak, no wiesz, EQC to był pierwszy elektryk Mercedesa, stworzony tak, na bazie GLC. Tam różne zabiegi zrobili po to, żeby zmieścić te baterie w podwoziu, między innymi boczki drzwi, zwróć uwagę, że poszły tak do góry mocno, że taki bunkier się troszeczkę zrobił z tego samochodu, ale bardzo mi się dobrze tym jeździ, tak prawdę mówiąc, jest bardzo dobrze wyciszony, bardzo komfortowy, no zasięg no to tam nie jest jakiś nie wiadomo jaki. Wiesz co, realny, 300 chyba coś. No ten producencki według WLTP, no to wiadomo 400, ale to jest wiadomo nie do osiągnięcia. Jest, tak. Chyba I-Pace ma słaby zasięg, z tego co pamiętam. No już nie pamiętam. Albo dużo palił prądu, ale wiem, że... Bo I-Pace'em to mi się bardzo dobrze jeździło, to był jeden z pierwszych elektryków, takich SUV-ów premium, który... Tak. Znaczy wiesz co, ja nim nie jeździłem tam, znaczy... Krótko, tam nie wiem, za 20 km, no to ciężko powiedzieć, że tym jeździłem, no nie, ale bardzo fajny samochód. No, też nie jest, wiesz, no, to wszystko jest z jednego segmentu, więc to jest wszystko zbliżone do siebie. No przecież potem był Audi e-tron, ale z tymi... A e-tron to jeździłem, też bardzo fajnie. Nieudanymi niestety kamerami. Jak miałem do wyboru, to brałem... A, ja miałem właśnie z tym, ten z kamerami. Wiesz co, na początku czułem się, jakby mi urwało te lusterka. No. Kompletnie nie mogłem się... Pamiętasz, jak jeździliśmy koło Mazury? Tak. No, ja potem to jeszcze miałem w teście prawie że tygodniowym. No, ciężko się do tego przyzwyczaić. A tam już był Sportback, tak? Czy nie? Tak, ja miałem potem w teście Sportbacka. No i chyba też byliśmy na Sportbacku. Tak, no i potem w teście miałem Sportbacka, tak. Potem jak miałem test, dali mi do wyboru, to wziąłem zwykłe lusterko, stwierdziłem, już wiem jak to wygląda. Dziękuję. Wiesz co, to jest fajne, ale jako, nie jako zastępstwo. To, mi to się podało właśnie w Kia albo w Hyundai, że te kamery pełnią rolę tego czujnika pola, martwego pola, że jak włączasz kierunkowskaz, to ci wyskakuje ekran tutaj z widokiem i to jest fajne, ale jeżeli to miałoby być tylko to rozwiązanie, no to no nie. W kącie jest dość fajne, tylko że niestety kierownica zasłania lewy monitor. Tak. Znaczy, dlaczego jest fajnie? Dlatego, że intuicyjnie patrzysz na wysokości lusterek, a w Audi jest niżej. Pamiętasz, w Audi było... Tak. No. I zawsze się patrzyłem na te lusterka, a dopiero potem zerkałem niżej. No właśnie. No przecież żeśmy to przerabiali. A co tu, motocykliści szaleją? Tak, no że tutaj mogą się wpakować komuś do bagażnika. A co on pisze? Na stacja 12 km. Ciekawe, które stacje on tu widzi. Ja nie wiem. Bo pamiętasz, tam wyglądało na to, że widział benzynowe, ale... Tak, no ale to jest trochę no, bez sensu w moim w tym przypadku. No, co to? Że drony coś tam... Nie wiem, może z dronów... No tutaj zjeżdżać takim autobusem to jest wyzwanie, żeby nie zgrzać hamulców, prawdę mówiąc. A to jakaś rejsówka. Dobrze, jak tu będzie gdzieś jakieś miejsce, to już możemy się zmienić, mój drogi. To jeszcze, a zresztą jest jeszcze parę, chcę trochę pociągnąć do góry. No właśnie, dlatego ja tutaj już szukam jakiegoś takiego miejsca. O, i cyk, jest. Uwaga, trochę. I... O, dobra.